Witajcie widzowie, jestem Karol, to jest gra o nazwie Call of Duty Mobile. Nagrywam to w godzinie 17.20. Czekajcie, muszę pauzę zrobić na chwilę. Zaraz wracam. Dobra, już jestem, musiałem wyjść na chwilę. Call of Duty to jest gra, która polega na tym, że strzelamy do przeciwników. To jest coś podobne do Counter-Strike'a i Fortnite'a. I tutaj wybierzmy sobie jakieś tryb. Na przykład Showdown'a. Na Showdown'a nie wybraliśmy. Dobra, już też podczas rozmowy. One shot, one kill. Wypróbujmy one shot, one kill. Dobrze. Jedenaście sekund, muszę tylko czekać. Ale dobra, teraz skupmy się na grze. Co jest? Wywaliło mnie z gry. LOL. Zrobię cięcie na chwilę, bo teraz będę czekał, aż mi się gra uchomi, dobra? Ok, widzę, że już jestem. Właśnie gra mi się wyłączyła przed chwilą i musiałem czekać, że teraz gra mi się na chwilę. I gra mi się udało. Aby tym razem nie wywaliło z gry. Uff, nie wywaliło mnie na szczęście. Okej, i właśnie tutaj ten Darwin na wios 2006 to jestem ja. Jak tutaj widzicie, widzowie. Bo w końcu Darwin to ja. Ja nagrywam, prowadzę ten kanał. A teraz się schowam na grze. Kręcę sobie kruszność. Czasu nie. Gdzie jest mój kolega? O, tu jest. Dobra. I tutaj wystrzelimy sobie teraz granatę. Jezus, lol. No i mnie zaskoczy, nas zabili, lol. Teraz oglądamy etap swojej śmierci. Tutaj w Counter-Strike Global Offensive oglądam etapy swojej śmierci. O, zapomniałem się przywitać na ludzi. Witajcie widzowie, jestem Darwin, a to jest gra pod tytułem... Call of Duty Mobile. Znowu mnie wywaliło, noż cholera jasna. I znowu muszę pauzę robić przez to. Jestem. Gramy od nowa, bo znowuż mnie wywaliło. Dobra. I teraz czekamy na spawn, respawn, to znaczy na rozpoczęcie gry. Kurde, telefon mi spadł. A złapałem go od razu. Lol.
I za 9 sekund. Off został. Nie wiem, czy to przez to się nagrywanie, to znaczy broń chyba wyłączę. Co to jest? O, młotek. Widzę, że mam po raz młotek zamiast noża. Dobra. Szukajmy przeciwników. Oni są naszym celem. Już tu są. Nie mogę mnie wypowiedzieć. No to tak właśnie wyglądała. Junior respawn next round. Czyli będę mógł powrócić następnej rundy. Kurde, tam ci mają jeden punkt. Pokażę wam jakąś śmieszną emotkę, dobra? O tak. Dobra, teraz się skupmy, bo nie ma żadnych. No chodźcie. Reloading. No co, jakim cudem? Jakim cudem nie zdarzyło mi się zabić? Trzeba zdobyć 6 punktów. No przecież my to przekeamy. Co jest? Dobra. Widziałem, że... Zgbanie. O, jeszcze żyję, dobra. Nie zostanie zaatakowany. Yeah. Trzy osiągnięcia. Nie wiem, co to oznaczyło te sekundy. Gdzie jest ostatni wróg? Pokaż się. No super. Jesteś? O, to prawda. Musimy się trzymać blisko teamu, bo nie możemy się oddalać od swoich. Dobrze, tak. Ty, drama. Dobrze. Nieźle go wyeliminowałeś. Teraz szukajmy drugiego. Gramy wam. Nie, my to przegramy na 100%. Super. Mam szansę. Nie.
Darwina, jeden punkt. Widzieliście to? Jest chociaż jeden punkt. Teraz mamy jakąś lepszą bronię. Jakim cudem on był za mną? On to wykorzystał. Bo tutaj właśnie wiecie, że tutaj w Counter-Strike, to znaczy w Call of Duty, trzeba uważać, bo wiecie, że przeciwnicy mogą nas zabić z zaskoczenia. Więc trzeba uważać. Jest. Już drugi punkt zrobiliśmy. No możemy jeszcze wygrać, ale wątpię już. Już 11,5 minuty trwa na ogrywanie, a za niedługo będę musiał kończyć. Szkoda. Wiedziałem, że do tego dojdzie. 6-2 przegraliśmy. To co mamy w jaki sposób mamy zrobić. Czyli tak wyglądała moja śmierć i mojego zioma z drużyny. No i teraz czekamy na powrót do menu. Chyba zakończymy ten pierwszy odcinek z Call of Duty. Dlaczego pierwszy? Bo może jeszcze nagam z kilka odcinków z tej gry. Jeżeli ta gra wam się spodobała, to napiszcie to w komentarzach, to będę nagrywał więcej odcinków. Dobra? Teraz czekamy na powrót do menu. To są nasi przeciwnicy, którzy nas wyeliminowali. Już myślałem, że nagrywanie się zatrzymało. Plik został pobrany. Co tam, syneczku? Raz sobie leżysz. Dzisiaj ciepło, otwarte bałki. Jezus. Widzimy to, że jest koniec tego odcinka, jeśli jeszcze chcieli. Kolejne odcinki z Call of Duty, ale z innych gier. Nie mogę dać więcej na temat.